Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. W mijającym tygodniu oczy całej branży skierowane były na wydarzenie State of Play. Sony zaprezentowało kilkanaście gier, ale o większości z nich słyszeliśmy już wcześniej. Potwierdziły się też przecieki na temat drugiej odsłony Death Stranding czy Until Dawn na PC, o których zresztą informowałem tydzień wcześniej. W materiale nie mogło zabraknąć także wielu innych informacji. Zaczynajmy! Już od dłuższego czasu mówi się o tym, że najnowsza odsłona Assassin's Creed ma zadebiutować w tym roku. Ubisoft wiąże duże nadzieje z tą właśnie częścią. Najnowszy przeciek sugeruje, że Assassin's Creed Red pojawi się w listopadzie bieżącego roku. Poinformowała o tym Bunny, blisko współpracująca z francuskim gigantem. Ponadto w jej wpisie na platformie X pojawiają się również inne daty. Według jej informacji pierwszy pełnoprawny trailer z gry obejrzymy w maju, a na lipcowym pokazie Ubisoft Forward przedstawiony zostanie dłuższy gameplay. Pozostaniemy w sferze plotek dotyczących największych produkcji Ubisoftu. Niedawno Tom Henderson w serwisie X opublikował wpis, w którym stwierdził, że obecne plany zakładają premierę Star Wars Outlaws w maju tego roku. Równocześnie zastrzegł, iż biorąc tendencję w Ubisoftie może dojść do opóźnienia. Informacje o planach majowej premiery potwierdził również inny insider, Joe Raptor. Przypomina on, że na dzień 8 lutego zaplanowano konferencję Ubisoftu dla inwestorów, więc możliwe, że wtedy dowiemy się nieco więcej odnośnie terminu debiutu Star Wars Outlaws. Polskie studio Fool's Theory szykuje się do zapowiedzianego na dzień 20 lutego debiutu The Thaumaturge. My jednak nie o tym. Polska firma tworzy równocześnie remake pierwszego Wiedźmina. Ostatnio redakcja magazynu Edge przeprowadziła wywiad z Jakubem Rokoszem, czyli CEO Fool's Theory. W trakcie rozmowy stwierdził on, że zespół przeprowadza dokładną analizę, by określić, które elementy pierwowzoru są najzwyczajniej w świecie złe, które za bardzo się zestarzały, a które trzeba stworzyć zupełnie od nowa. Na pewno zaliczyć do nich można archaiczny system walki, który wymaga gruntownego przerobienia. Kolekcjonerskie karty erotyczne z pewnością zostaną usunięte, co oczywiście nie będzie oznaczać braku romansów. Największym problemem może być bardzo mocno widoczny w jedynce backtracking i półotwarte lokacje. Remake ma zostać osadzony w otwartym świecie, ale jego stworzenie może nie być wcale takie proste. Twórcy z pewnością powinni pozostać przy bardzo dobrej historii i świetnie napisanych dialogach. Niczego nie można też zarzucić klimatycznemu soundtrackowi, ale i tutaj przydałoby się kilka dodatkowych utworów. Studio Owned by Gravity zapowiedziało dodatek Demon's Scourge do gry Spellforce Conquest of Io. Premierę DLC zaplanowano na dzień 13 lutego bieżącego roku. Dodatek wprowadzi do gry tytułową plagę demonów, z którą przyjdzie nam się zmierzyć lub wykorzystać do własnych celów. Demon's Scourge przyniesie ze sobą 25 nowych jednostek, w tym dwie frakcje wrogów, wspomniane już demony oraz trolle niszczące osady w Highmarku. Otrzymamy zupełnie nową klasę maga, to demonolog, który będzie w stanie przyswoić 16 świeżych zaklęć z okultystycznej szkoły magii. Wspomnę jeszcze o około 120 misjach do wykonania, dwóch niedostępnych wcześniej warunkach zwycięstwa, a także 25 nowych pomieszczeniach, w które będziemy mogli wyposażyć naszą wieżę. Na koniec dodam, że recenzję tej niezwykle udanej gry strategicznej znajdziecie u mnie na kanale. Niezwykle dobrze przyjęta polska gra The Rift Breaker otrzyma w bieżącym roku sporo nowości. Niezależne szczecińskie studio Exor zapowiedziało m.in. kolejny duży dodatek zatytułowany World Expansion 3, który uwzględni bagienny biom z nową kampanią fabularną, wrogami i technologią. Wraz z premierą DLC pojawi się darmowa aktualizacja, która wprowadzi duże zmiany w rozgrywce. Twórcy szykują całkowicie przebudowane drzewko technologiczne, system modyfikacji i balansu broni oraz mechanikę łupów. Potwierdzono też tryby wieloosobowe, w tym tak wielce oczekiwany przez graczy co-op. Bethesda w ślimaczym tempie kontynuuje naprawianie Starfielda. Właśnie ukazał się największy jak dotąd patch o numerze 1.9.51. Wprowadza on ponad 100 poprawek do gry zarówno na PC-tach, jak i Xboxach. W niniejszej aktualizacji Bethesda skupiła się głównie na naprawie błędów w zadaniach i losowych spotkaniach. Spora liczba usprawnień dotyczy też grafiki oraz ogólnych problemów. Deweloperzy będą nadal obserwować zgłoszenia napływające od społeczności, aby mogli pracować nad następnymi łatkami, które mają ukazywać się co 6 tygodni. Pod koniec ubiegłego roku na rynku pojawiła się bardzo dobra gra zatytułowana Last Train Home. W wielkim skrócie to miks survivalu i RTS-a, który zresztą miałem okazję zrecenzować na kanale. Chętni z pewnością odnajdą stosowny materiał. W
Wspominam o tym, gdyż produkcja otrzymała pierwszy duży dodatek zatytułowany Legion Tales. DLC wprowadza do rozgrywki 10 nowych misji. Oferują one dodatkowe wyzwania, które będzie można przechodzić kilkukrotnie. Ich ukończenie zapewni graczom nagrodę w postaci nowo wprowadzonej metawaluty. Można za nią kupić na przykład gotowe drużyny, które okażą się przydatne podczas ponownego rozgrywania danej misji. 1 lutego zadebiutowała gra Granblue Fantasy Relink. Tytuł z miejsca spotkał się z ogromnym zainteresowaniem graczy z całego świata. Na platformie Steam w szczytowym momencie dnia premiery w pozycji przebywało ponad 70 tysięcy użytkowników jednocześnie. To naprawdę bardzo dobry wynik, którego może pozazdrościć niejedna produkcja z segmentu 3xA. Granblue Fantasy pojawiła się na PC-tach oraz konsolach PlayStation 4 i 5. To RPG akcji, które rozgrywa się w świecie fantasy znanym jako Skyrealm, którego charakterystycznym elementem są latające wyspy. Tytuł zbiera bardzo dobre oceny zarówno od publicystów, jak i samych graczy. W Metacritic średnia ocen to 80 punktów, z kolei na platformie Steam 73% opinii wystawianych grze jest pozytywna. 2 lutego otrzymaliśmy Suicide Squad Kill the Justice League. Grę opracowano z myślą o PC-tach oraz najnowszych konsolach. Tytuł oferuje lokalizację kinową, czyli język polski w formie napisów. Recenzje publicystów nie zwiastują hitu. W serwisie Metacritic średnia ocen to tylko 61 punktów, co raczej wskazuje na przeciętniaka. Publicyści ogólnie chwalą grafikę oraz ciekawą fabułę. Nie brakuje także opinii na temat systemu poruszania się mocno odmiennego dla każdej grywalnej postaci. Krytykowana jest za to powtarzalność misji, słabo zrealizowane elementy sieciowe oraz płytkie elementy walki. Zdecydowanie inaczej prezentuje się średnia ocen na platformie Steam. 86% opinii wystawianych przez graczy jest na plus, co serwis kategoryzuje jako bardzo pozytywny odbiór gry. Jednak gdy przyjrzeć się bliżej wypowiedziom użytkowników, to pokrywają się one w dużym stopniu z opiniami publicystów branżowych. Większość twierdzi, że to przeciętna gra i warto poczekać z zakupem na przeceny. 2 lutego na rynku zadebiutowała Persona 3 Reloaded. Recenzje publicystów wskazują na to, że mamy do czynienia z kolejną mocną pozycją z początku roku. Dzięki odświeżeniu i dostosowaniu rozgrywki do współczesnych standardów ta kultowa gra RPG stała się zdecydowanie bardziej przystępna. Średnia ocen w serwisie Metacritic to 89 punktów. W grze oprócz doskonałej fabuły niemal 1:1 przeniesionej z oryginału, chwalony jest przede wszystkim wciągający system walki. Z kolei najczęstszy zarzut dotyczy głównego i jedynego lochu, w którym zaszło zbyt mało zmian w stosunku do oryginału i który pozostał zdecydowanie zbyt prosty. Studio Antistatic, w skład którego wchodzą deweloperzy pracujący wcześniej przy takich tytułach jak Cyberpunk 2077, Bioshock czy Borderlands, ujawniło swój debiutancki projekt o roboczej nazwie Hornet. Będzie to kooperacyjna strzelanka z elementami horroru, w której wcielimy się w agenta terenowego pracującego dla organizacji Mortfield Industries. Tytuł ma zaoferować otwarty świat wypełniony dynamicznymi wydarzeniami. Według deweloperów ma on łączyć wciągającą symulację z najlepszymi wrażeniami płynącymi z gier survivalowych. Zadaniem graczy będzie powstrzymanie wszelkich zjawisk paranormalnych za pomocą wszystkich dostępnych środków. Terenem naszych działań będzie postnuklearny kontynent europejski. Koriden to zupełnie nowa marka od niewielkiego szwedzkiego studia Aftonarelt. Wydawcą została polska firma Anshar Publishing. Kilka dni temu ruszyła kampania na Kickstarterze, dzięki której twórcy mają nadzieję na pozyskanie dodatkowych środków potrzebnych do produkcji. Od niedawna można też przetestować wersję demo dostępną na platformie Steam. Koriden jest typowym przedstawicielem gatunku hack and slash, zawierającym liczne elementy RPG. Twórcy czerpali inspiracje z takich tytułów jak Diablo 2, Baldur's Gate, Dark Alliance czy Gauntlet. W grze położono duży nacisk na zmiennokształtność, która daje możliwość rozwijania cech formy ludzkiej i zwierzęcej. Korzystanie z obu postaci ma być kluczowe do prowadzenia walki i eksploracji świata. W produkcji przewidziano tryb kooperacji dla maksymalnie 4 graczy. System rozwoju oparto na umiejętnościach pasywnych i aktywnych oraz atrybutach i dostosowywaniu sprzętu. Dzięki kombinacjom 4 klas ludzkich i 6 bestii możliwe będą 24 buildy postaci. Gra zmierza na PC, a jej debiut przewidziano na 3 kwartał tego roku. Wszystko jednak zależy od przebiegu kampanii na Kickstarterze. Judas to dzieło studia Ghost Story Games, które założył twórca serii Bioshock Ken Levine.
Nic więc dziwnego, że oglądając materiały z rozgrywki rzuca się w oczy podobieństwo do chociażby Bioshock Infinite. W grze wcielimy się w tytułowego Judasza, z którego próbowano zrobić wzorowego obywatela, a który to ostatecznie wywołał rewolucję. Nasze działania mają być właśnie motorem napędowym owej historii. Od nas również zależy, z kim się zaprzyjaźnimy i komu wbijemy nóż w plecy. Akcja tego tytułu będzie się odbywać na ulicach kosmicznego miasta Mayflower, którego obywatele szpiegują siebie nawzajem i zabijają za najdrobniejsze przewinienia. Maszyny kontrolują zaś niemal wszystkie aspekty życia, od biznesu po sztukę. Stellar Blade w końcu otrzymało datę premiery. Tytuł zadebiutuje na konsoli PlayStation 5 już 26 kwietnia bieżącego roku. Pod względem rozgrywki produkcja przypomina popularne slashery. Akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby, a podczas pojedynków wykorzystujemy umiejętności głównej bohaterki, które łączymy w kombosy. Według twórców starcia mają być szybkie, widowiskowe i wymagające. Stellar Blade powstało na silniku Unreal Engine. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier, a także całkiem sporo recenzji i zapowiedzi. Pamiętajcie o subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. Istnieje też możliwość finansowego wsparcia kanału. Wystarczy tylko kliknąć przycisk Wesprzyj. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!